16.45 na naszych zegarach, a my już mamy połączenie z kolejnym gościem. Pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam państwa, witam panią. Ukłony ze Strasburga, gdzie właśnie zakończyła się pierwsza w tym roku sesja Europarlamentu. No to podsumujmy pierwszą sesję Europarlamentu, zanim przejdziemy do kolejnych tematów. No, na pewno w wymiarze międzynarodowym decyzja o stanowieniu Trybunału, który będzie karał, oceniał zbrodnie na Ukrainie, jest decyzją bardzo ważną, strategiczną. Natomiast no oczywiście i tak wszyscy mówią o mega aferze korupcyjnej Qatargate. I to mówią zarówno na sali plenarnej, bo była na temat debata, jak i w kuluarach, gdzie zajmowały się tym różne struktury Europarlamentu, poczynając od konwencji przewodniczących, szefów frakcji, prezydium Europarlamentu, jak również zwołana wczoraj specjalnie konferencja z udziałem przewodniczących delegacji, w której uczestniczyłem. No i też mówi się dużo w kuluarach, bo jest to z całą pewnością może nie największa afera korupcyjna w historii Unii Europejskiej, bo tutaj jednak przed 2 dekadami musiała się w wyniku jeszcze większej afery do dymisji podać in corpore w całości cała Komisja Europejska przez tego przewodniczącego Jacques'a Santera, ale jest to na pewno największa afera dla Europarlamentu. To w takim razie podsumujmy też tę wczorajszą debatę, no bo to, że w ogóle doszło do takiej sytuacji w wysokich strukturach w Parlamencie Europejskim, mówię oczywiście o korupcji, no to jest, można powiedzieć, że mleko już się rozlało, to jest sytuacja niedopuszczalna, ale tak to wygląda. Ale jakie konkretnie rozwiązania? Czy uważa pan, że ta debata wnosi coś, ta wczorajsza debata wniosła coś merytorycznego, że jest szansa na jakieś zmiany? No, na pewno debata była potrzebna, bo pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu, twardo, ostro, tak żeby nie było ucieczki od odpowiedzialności, ale przypomnę, że przecież my rozmawiamy w bardzo konkretnej sytuacji i czasie o tej korupcji. No, ja przypomnę, że nieco ponad rok temu, w końcu listopada, na początku grudnia 2021 roku, we francuskim dzienniku Libération dziennikarz Jean Quatremer opublikował artykuły mówiące o aferach nielegalnego lobbingu, machinacji finansowych, braku transparentności w 3 instytucjach Unii Europejskiej, w tym 2, które nas, Polaków, Polskę bardzo atakowały. Mówię o Komisji Europejskiej i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz o Europejskim Trybunale Rachunkowym. No i proszę sobie wyobrazić, no pani o tym wie, 2 z tych 3 struktur w ogóle udały, że nie ma problemu, że tak powiem, że zagrały na przeczekanie i skutecznie. Tylko gdy chodzi o Europejski Trybunał Rachunkowy, jego szef, zresztą Niemiec, Klaus-Heiner Lehne, który jak na takiego typowego, bezstronnego sędziego według standardów niemieckich. Niemcy atakują Polskę w kwestii praworządności, że u nas jest wymiar sprawiedliwości upolityczniony, no a szef sędziów Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej przez 6 lat szef sędziów, a wcześniej przez 2 lata sędzia, wcześniej był przez 4 kadencje europosłem z listy CDU partii kanclerz Angeli Merkel, wcześniej przez 2 kadencje posłem do Bundestagu z ramienia CDU, a jeszcze wcześniej przez 2 kadencje radnym Düsseldorfu z ramienia CDU. Taki klasyczny, bezstronny niemiecki sędzia, który przez 36 lat był politykiem, a potem przez kolejnych 8 sędzią. Natomiast no, tutaj też być może będzie taka próba zrzucenia sań wilkom opinii publicznej, mediów kilku osób. Czy to będzie miało jakieś, czy przychodzi jakieś trwałe zmiany, zobaczymy. Na razie no, siedzi w więzieniu
były bardzo wpływowy europoseł, taki guru ekonomicznych socjalistów, pan Seri, siedzi w więzieniu do niedawna wiceprzewodnicząca Europarlamentu Greczynka Ewa Kaili, socjaliści. No ale już parę osób straciło stanowiska w Parlamencie Europejskim, może o tym się mniej mówi, ale na przykład przewodniczący delegacji Unia Państwa Magrebu, Włoch Cozzolino, już go nie ma. Przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka, bardzo kluczowej w Europarlamencie, Maria Rena, Belgijka, socjalistka, też jej już nie ma. No i na przykład również wiceprzewodniczący z delegacji EU Arab Peninsula, czyli kraje Półwyspu Arabskiego, też już go nie ma, Belg socjalista skądinąd. Więc to ofiary personalne już są. Natomiast niektóre metody, które się proponuje, no muszę powiedzieć, że ja się z nimi zgodzić nie mogę, bo na przykład proponuje się rozwiązanie wszystkich friendship group, grup przyjaźni. A co to znaczy w praktyce? No, ja byłem w swoim czasie w zeszłej kadencji wiceprzewodniczącym grupy Friends of Ukraine. No, to byłoby wylanie dziecka z kąpielą. Rozwiązanie właściwie takiej struktury, czy na przykład obecnie w tej kadencji jest 30 europosłów w grupie przyjaciół Białorusi, ale nie Łukaszenki, tylko społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Jakby uniemożliwienie działania poprzez tego typu quasi-reformę, pseudoreformę, funkcjonowania takich struktur nie byłoby dobre, no ale myślę, że tutaj po prostu chodzi o ten teatr dla opinii publicznej i ten teatr jest realizowany. To myślę, że będzie jeszcze dużo takich smaczków wychodzić z biegiem czasu, kiedy będziemy skupiać się na tej sprawie, ale teraz spójrzmy na moment w kierunku Armenii. Unia Europejska tak naprawdę można powiedzieć, że zwiększa swoją obecność w Armenii, no ale to nadal jest też obszar, który przez Rosję no, postrzegany jest jako swój. Jak pan uważa, czy to jest słuszna decyzja? Jakie możliwe są tutaj scenariusze, jeżeli chodzi właśnie o Armenię? Bardzo ciekawe pytanie. W zasadzie no, dziennikarze polscy mnie o to nie pytają, to tym bardziej się cieszę. Tutaj wielka rola szefa Komisji, szefa Rady Europejskiej, Charlesa Michela, który się osobiście zaangażował bardzo mocno w ten dialog między Azerbejdżanem a Armenią. I Unia tutaj, trzeba przyznać, no akurat Charles Michel, który, myślę, to można ujawniać po latach, został zgłoszony przez Mateusza Morawieckiego na kandydata, wtedy na szefa Rady Europejskiej, a jego kontrkandydatem, o czym się mało wie, był Frans Timmermans, który stracił szansę bycia szefem komisji i chciał być szefem Rady. No, udało się kogoś z tego samego kręgu graficznego, z kręgu Beneluxu, ale byłego premiera Belgii, a nie byłego szefa MSZ-u Holandii na to stanowisko wybrać. Tak, Armenia jest bardzo rozgoryczona na Rosję. Ona kulturowo, historycznie jest z Rosją związana. Rosjanie bronili jej przed Turkami. Obecnie na czterech granicach, które Armenia posiada na dwóch stron wojska rosyjskie, ale Rosjanie ich nie obronili przed tym, co stało się przed przeszłym rokiem, czyli jednak no, przesunięciu granic w kontekście części Górskiego Karabachu i jednak przesunięcie ich w kierunku Azerbejdżanu. Tutaj Rosja Armenii nie obroniła i to rozgoryczenie tam jest bardzo, bardzo silne. Unia Europejska w to wchodzi, w tę taką pewną pustkę i dobrze, ja uważam, że nie należy się odwracać plecami do Armenii, tak samo do innych państw Kaukazu Południowego, choćby Gruzji, tylko dlatego, że są tam wpływy rosyjskie. No, trzeba po prostu spowodować, żeby było wpływ więcej Zachodu, a kwestia wpływów rosyjskich, no, te wpływy były na przykład bardzo silne w Europie, w Azji Centralnej, a teraz w dużym stopniu są one zastępowane wpływami Turcji w wymiarze gospodarczym i kulturowym i w wymiarze gospodarczym Chin. Przez Chiny. To prawda, a ja tylko dodam jeszcze, że o Turcji, a także o Cieśninie Bosfor będziemy rozmawiali w sobotę o godzinie 12 w studio 195. No to na zakończenie, skoro powiedzieliśmy o tych wpływach rosyjskich, powiedzieliśmy o Armenii. Panie pośle, jak pan sobie wyobraża przyszłość Rosji też właśnie w kontekście no, tych wszystkich państw, które Władimir Putin czy Kreml postrzega obecnie jako swoją strefę wpływów? Rosja, jak
jak mogą wyglądać, jak pan sobie wyobraża Rosję po zakończeniu wojny z Ukrainą, no kiedy przyjmiemy jednak ten scenariusz, że Ukrainie uda się zwyciężyć? Ciekawe pytanie. Po pierwszym rozróżniał kwestię strefy wpływów, tu jestem optymistą, a kwestia druga, terytorium Federacji Rosyjskiej. No ja już tu widzę, widziałem te różne mapy, które się pojawiają. No, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Krył Budorow, dał się sfotografować na tle takiej mapy, gdzie już tam trzy okręgi zostały rosyjskie przydzielone Ukrainie. Kaliningrad, czyli Królewiec, uwaga, no nie Polsce, nie polscy Litwie, tylko Niemcom. Ciekawa rzecz. Karelia do Finlandii, Wyspy Kurylskie do Japonii. No, myślę, że tego typu pokazywanie takich rzeczy tylko cementuje Rosję. Nawet tych, którzy za Putinem nie przypadają, no ale pewnie zawyją, jak zobaczą, że Zachód szeroko rozumiany chce zabrać im nawet część ich terytorium. Natomiast co do strefy wpływów, to systematycznie Rosja słabnie i to nawet bez tej wojny w Europie Wschodniej, jej wpływy, jak już powiedziałem, na przykład gdy chodzi o, mówiliśmy wcześniej o Południowym Kaukazie, mówiłem o Azji Środkowej, Azji postsowieckiej, no to wyraźnie widać. No, również Bałkany, gdzie przecież była próba puczu prorosyjskiego raptem 6 czy 5 lat temu. Zaraz po tym próba nieudana, po roku Czarnogóra wstąpiła do NATO. Więc te wpływy na Bałkanach również one słabną, nawet jeżeli udało się obalić w Bułgarii, krajów członkowskich europejskiej, prozachodni rząd, który chciał wysłać broń Ukrainie, a obalał go prorosyjski prezydent Radew. No, mimo to generalnie biorąc, Rosja słabnie i ekonomicznie, i w sensie politycznego. Ja uważam, że właśnie to, że to Rosja słabnie, było jednym z powodów wywołania tej wojny przez Putina, bo uznał, że tak naprawdę z każdym rokiem będzie mu trudniej uzyskać czy odzyskać władztwo nad Ukrainą traktowaną jako część właśnie strefy wpływów imperium. Powiedział Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się bardzo serdecznie. I my także pozdrawiamy, drodzy Państwo, 16:58 na naszym zegarze. Za kilka chwil studio Step by Step. Ja zapraszam w imieniu Justyny Rudnickiej, studio Kazachstan, więc warto być razem z nami. Szymon Dąbrowski zrealizował Popołudnie Wnet. To, abyśmy byli razem z Państwem podczas streamingu na YouTubie, zadbał Andrzej Zujeł. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę już Państwu spokojnego wieczoru.